No i mamy 7 rano, słoneczko dopisuje. Ruszam na zakupy, żeby zrobić śniadanie. A powinien mieć blisko do sklepu. Idę do Groszka i też muszę wymyślić, co zrobić na śniadanie. Zobaczymy, co będzie. Tam podejmę decyzję. O, tak wygląda nasz domek od strony kościoła. O, tutaj hałd śniegu. Tutaj wczoraj był ten lis. A słabo się nagrało, szkoda, bo ciemno było. Nie udało mi się zdjęcia zrobić. A my tu mieszkamy na pierwszym piętrze, gdzie zasłonięte okna są. Wszyscy śpią, a ja podążam do sklepu. Muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo fajne miejsce. Polecam wam tą miejscówkę niedaleko do Krupówek. I tak przy drodze takiej w miarę wyjazdowej. I tutaj przechodzimy ku kościoła i proszę, o, tam na górze Giewont nam się wyłania. A tutaj kościół. Ptaszki ćwierkają. Chciałem zobaczyć do kościoła. Ale widać, pogoda się robi. Wiem, kieruję się do sklepu. Jeszcze nie zamykam drzwi. Zobaczcie, jaki piękny kościół. Taki nowoczesny. Panie odkurza. Tutaj. Stróże. Tutaj tak najbardziej to mi ten witraż utkwił, nie wiem czemu, ale tak jakoś go widzę z domu naszego pokoju, jakoś mi utkwił. Dobrze. O. I tutaj są organy grają. Dobrze, ruszamy do sklepu, bo nim się wszyscy obudzą, to będą głodni. A mnie jeszcze nie będzie. Muszę się styszczać. Także mszy jeszcze nie ma. Kościół zamknięty w niedzielę, muszę być. Ruszamy. O, jak wychodzimy prosto z kościoła. Tu mamy po wyjściu prosto z kościoła widok na Giewont. Trochę w nocy naśnieżyło, nie za dużo. No tak powiem, ze 2 cm do 3. I trzeba uważać, żeby się nie pośliznąć, bo pod spodem jest taki ubity, śliski śnieg. Bo może być ała. Jak się upadnie. Dobra. Lecimy do Groszka. Zobaczymy, co nam Groszek zaoferuje. Widać, że Zakopany jeszcze śpi. Są pojedyncze jednostki poruszające się po chodnikach, jak ja. Ale jeszcze nie ma masowych tłumów. Ale muszę popatrzeć jeszcze raz. Patrzcie, piękny ten Giewont. Mimo, że te auta nam zakłócają. O, Carrefour! Idziemy do Carrefoura, nie idziemy do Groszka.
Znalazłem kefir. Wczoraj myśmy szukali i nie mogliśmy go znaleźć. O, teraz mi z dupy zrywam gajasz. Za przeproszeniem. Ale udało się. Jedziemy do kefira, zobaczymy co tam kupimy. Mam nadzieję, że wszystko dostanę to co chcę. Jakiś chlebek, jakieś kanapki myślę, że sobie zobaczę z czym. Kefir przy potoku. Jakieś śmieci już w wodzie. Ludzie, nie śmiećcie, proszę was. Ruszamy. Trafiłem na dwie pary skarpetek takich fajnych. Nie mogłem się oprzeć. Od razu musiałem je wziąć na samym początku. O, takie zakupy zrobiłem. Pączki, chlebek i tam fuli nie wiesz. Dobra, zakupy zrobione i gnam do domu robić śniadanie. Pewnie jeszcze wszyscy śpią. O, proszę. Wodę kupiłem i cały plecak z tyłu. Do domu mam kawałek, także nie jest źle, dam radę. O, wszędzie sopelki wyszło na fajce. Ale ogólnie jest fajnie, cieplutko. Patrzcie. Ciepło rusza. Teraz idę po pasach, to mam nadzieję, że mnie nikt nie rozjedzie. Idę prosto na kościół. Powiem tak, że uwielbiam taką zimę, jak leży śnieg. Człowiek się raduje zupełnie inaczej. A jeszcze jak w tle ma się takie góry z giełdą na czele, to dodatkowy akt. Bo już widać, ludzie do kościoła powoli schodzą. Dzisiaj mamy, dodam, że piątek. Szukam wam tak, żeby... O, patrzcie, w tle widać. Myślę, że widać. O, tam. Widać góry. Pięknie widok. Możecie podziwiać ze mną. Tutaj widzę, że jeszcze wszystko pozasłaniane. Chociaż tak by się światło paliło, to pewnie już Izabela na nogach. A nie, to nie nasz pokój. Dobra. Dzisiaj mamy w planie pojechać na morskie oko. Zobaczymy jak nam to wszystko wyjdzie. Nukusia jest jeszcze malutka i trzeba ją nosić. Jest to dodatkowe na razie obciążenie, ale szybko urośnie i będzie mogła sama przemierzać swoje szlaki. Nie ukrywam, że już zgłodniałem. Ale ładnie dzisiaj jest, naprawdę. Widać, takie chmurki są jasne i słonecznie. Może trochę za cicho mówię, ale czasem tak mam. Przy takiej głównej ulicy mieszkamy. Zapłaciłem sporo, bo 102 zł zapłaciłem. No ale to tamto. O. Trzeba odkazić ręce. Ale numer mamy the best. Dawaj piłkę. Daj piłeczkę. Ślicznie. Ślicznie. Dziękuję. Dziękuję, kochana. Jeszcze raz. Daj piłeczkę. Daj pan ci. Daj piłeczkę. No daj. Daj. Kochana moja. Gdzie piłeczka? Piłeczka. Gdzie piłeczka? Ja wiem, ty wolisz mnie. Ja wiem. Kochasz pan cię, tak? Bałagan mamy. Piotrek już był na zakupach z rana. I kupił tu co nieco. Nawet skarpetki zdążyłeś sobie kupić. Serduszka. Nie mogłem się oprzeć. Będzie dobre. Będą. Jeden plastek został. A ja wziąłam na wszelki wypadek płatki. A jeszcze mamy winko. I Mountain Dew. Gdzie być? I kawki się pomyliłam i w końcu dwie wziąłam.
Bo dwie końcówki były. Nie szkodź. Wypijam. Wczoraj jeszcze byliśmy w Rossmanie i kupiliśmy takie energetyczne batoniki na drogę. I to ze sobą zabierzemy. Pyłek kwiatowy, len mielony i maca bio. To takie do płatków dodatki. A tak spaliśmy. Ciasno, ciasno. Może być możliwe, ale bardzo ciasno. I widzimy Giewont. Ale to jest fajne, że w każdym apartamencie w Zakopanem mamy widok na Giewont. Rewelacja. Pogoda zapowiada się przepięknie. Także dzisiaj będzie fajna wycieczka. Pięknie jest. Wyjdziemy może na balkon, zobaczymy, co? Na chwilkę. Wow. Chłodno jest. Chłodno, ale cudownie. Chłopaki smacznie śpią. Ustawiłam alarm. Zobaczymy, który pierwszy zareaguje. Max się budzi. Wstajemy! Pobudka! Nuka budzi. Dzień dobry! Trzeba zaczynać nowy dzień! Słońce trzeba wpuścić. O! Śniadanie gotowe. Męczy cię ta piłeczka. Sama fajnie się odbija. No, daj piłeczkę. Moja. Moja. Dzisiaj musimy w kominku rozpalić wieczór. Zobaczcie, śniadanko już gotowe. Mamy śniadanko w słoneczku. O. Pięknie. Stroimy się. Szykujemy. Nuka zapakowana. Zbieramy się na morskie oko. Ruszamy.